Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Star Stable od zera, a dzisiaj sobie zrobimy takie zadanko jak... Nie wchodziłam na to konto, ale odblokowałam se Fort Pinta, jak widzicie. Koń bez jeźdźcy. Koń bez jeźdźcy. I sobie to teraz zrobimy. Nie skupiałeś swojego konia, prawda? Dużą karą klacz pociągową nie potrafię opisać jej dokładniej. Ale w okolicy rzadko takie spotkamy. A ta ma wyjątkową osobowość. Jest taka... Wiesz co? Sprawdź to sama. Spróbuj dowiedzieć się czegoś, do kogo należy. Chciałabym... Do kogoś należy. Do kogo należy. Chciałabym rozwiązać tę zagadkę, zanim mój szef się zorientuje. Na obozie szczeckim jest dużo nowych, którzy nie znają się na koniach tak jak ty. Więc to dość nieciekawa sprawa. Znajdę się w padoku przy plaży na zachód stąd. Okej, sorki za małe cięcie. Ja sobie odsunam trochę mikrofon. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać i... Nie będzie wam tak, no wiecie, tak stukało. To hacking? Wiem, co to za zadanie. To musi być koń, o którym mówiła Maja. Notatka przypięta do usty. Własność wspaniałego Idrisa. Znalazcę prosi o zwrócenie klaczy i całego ładunku na wskórzenie Mera. A w zamian przewidziania jest pokaźna nagroda? PS. Jeśli będzie nieposłuszna, sięgnąć po ciasteczka. PS numer 2, ale nie za dużo tych ciasteczek, nawet jeśli będzie prosiła o więcej. Nie, z czemu ja schodzę? To dobrze zeszłam. Boże, jak ona piękna. Okej, ja wiem, co to będzie. No to ja mam to przyspieszę. Okej, nie wiem, czy widzieliście, ale tu została taka jedna rzecz, która była identyczna jak ja. Tylko nie miała innego. Czekaj, nie mów mi, kim jesteś, wspaniały Idris. Idris wie wszystko. Nazywam się Idris, wspaniały Idris, wyjątkowy i fenomenalny. Można nazwać mnie jak chcesz, byleby nie była to jakaś zwykła ksywka. A ty jesteś... Santipe? Jols? Pine? Zoria? Lorain? Boże, jak to przeczytać. Zdaje się jednak, że jednak niezły ze mnie jasnowid. Pewien błazen kiedyś powiedział, najwspanialszą sztuczką jest sprawianie innym radości. Właśnie to zamierzam zrobić w Jerwiku. Dawać ludziom szczęście. Kto wie, może pewnego dnia ta radość ogarnie cały świat. Czy nie byłoby pięknie? Pewnie zastanawiasz się, jak chcę to uczynić, zanim pójść w ślady błazna. Cyrk, ptaszynko, cyrk. Co? On ma frytkę zamiast palca.
Ale to nie będzie zwykły cyrk. Magia, cuda, figle. W nim spełni się każde marzenie. Oczywiście znajdzie się w nim specjalne miejsce dla koni. W Jorwiku nie mogłoby być inaczej. Sam jednak sobie nie poradzę, dlatego wysłałem Si na ważną misję. Czy znalazłaś to, o co cię prosiłem, moja czworonożna przyjaciółko? Szturchając. Lorraine, czy możesz otworzyć pudełko, wyjąć z niego zawartość i położyć ją tutaj, na cokole? Pokażę ci kolejną ciekawą sztuczkę. Sztuczkę. O, tu. I siodło maliny. A Risha, pozdrawiam cię serdecznie. Ja tylko sprawdzę, czy wszystko dobrze się nagrywa. Okej, wszystko dobrze się nagrywa. I... O. Maska. Ja chyba wiem, co to będzie. No, siadaj z tego konia. Lorraine. Nie, no nie mogę z tego nazwiska. Znam cię skądś. Skądś cię znam? Voila! Drewniana maska. Maska to najpotężniejszy rodzaj mask. Magii. Maski. Dzięki niej każdy może zostać kimkolwiek zechce. Dzięki masce wnętrze osoby, która ją nosi, może być niewidoczne. Wygląda na to, że ta maska wcale nie jest taka zwykła. Magic. Clown. No nie, nie, może błazen. Ale z ciebie błazen. A, to błazen. Xin. Nie bez przyczyny jesteś moim ulubionym towarzyszem. Prrr, prych. Zi, ty też jesteś moją ulubienicą. Jesteśmy jedną wielką rodziną odmieńców. Nie musisz być zazdrosna. Xin, oto Lorraine. Przywitaj się. Połączyło nas ze sobą przeznaczenie. No, nie wstydź się. Nie, no ja nie mogę z tej porytki. Dopiero zauważyłam, że on tą maskę ma tak... Ma te takie białe cosie, tak jakby był smutny. A tu skądś sam? Z live'ów? Czy z czego? Znaczy inny chod. Merci, ptaszynko. Chyba tak, mam to przeczytać. Wszyscy się już znamy, więc przejdźmy do rzeczy. Czwórka z nas wspólnie postawi namiot. Właściwie piątka. Swigert również dołączyła do naszej rodziny. Że ze spojrzeniem. Ona ma piękne oczka, jak te nowe konie. Znaczy, jak te magiczne konie. Najpierw musimy postawić namiot. Lorraine, czy możesz wyciągnąć go z tamtego pudełka? Nie ma go tam. Zaczekaj, może być gdzieś tutaj. Ups, gdzieś tutaj jest. Podejdź, Lorraine. Znajdź nasz namiot. Jasne, co? Wydaje mi się, że w tym będzie. Ja nie mogę z tego, aha. No to ja... Widziałam, że w tym fioletowym też mogę spatrzeć. Pewnie będzie w ostatnim możliwym pudełku. O, znalazłam namiot. Dobra, myliłam się. Przepraszam, ciągle się mylę. Dzisiaj nie mój dzień. A dzisiaj Wielkanoc. Łe. Gdzie się podziały wszystkie pozostałe pudełka? Sztuczki, ptaszyno, sztuczki. Sztuczki. Co ja mam dzisiaj do tych sztuczek? Ptaszynko. Sztuczki, ptaszynko. Ale najważniejsze, że mamy namiot. Harmony. Okej. Nasz duży namiot wcale nie jest taki duży. Jest za mały. Zaprosiliśmy przyjaciół. Wielu przyjaciół. Trzeba dla nich przygotować odpowiednie miejsce.
trudno będzie zrobić z tej szmaty namiot. Będziemy musieli się naprawdę postarać. Potrzebujemy pozwolenia na budowę. Na budowę kołków, słupów, ty i Switker zajmiecie się transportem kłód. Pewnie podebrą namiot Xin. Pewnie podebrą namiot. Xin, przygotuj olinowanie. Lorraine, masz dar do otwierania pudełek. Więc zajmij się tym. Obliczyłem, że jeśli będziemy współpracować, cyrk będzie gotowy za 6 dni. Nie mniej, nie więcej. Gotowi? Teraz! Czy wszystko muszę robić sam? No dobra, zapamiętam to sobie obie boki. Lorraine, lepiej się odsuń. Trudno się teraz przyzwyczaić do takiego imienia. Kiedyś to musiałam, to znaczy kiedyś jak była taka, my oglądałam Star Stable od zera, to ona sama to musiała robić. Magnifik! Idealny pałac na cuda i zabawy. Zmieszczą się w nim wszyscy moi przyjaciele. Zmieszczą się w nim wszyscy moi przyjaciele. Mogę tam już wejść? Jeszcze nie. Pewnie zastanawiasz się, jakie tajemnice kryją się w namiocie? Wkrótce się dowiesz. Wkrótce. Musimy jeszcze zrobić kilka rzeczy. O, zaraz piąty poziom. Xin, czy możesz przynieść? Xin, gdzie się podział mój... Gdzie podział się mój błazen? Nie ruszaj się, Xin. Lorraine ci pomoże. O, nieju, co jest? Nie no, czemuż? Teraz... Jak ja chciałam, jak zobaczyłam Elizabeth, konia, bo ona ma starczyłce, to ja zapomniałam, że chcę tamtego. Jak będzie pod tym filmem 10 łapek, nie, 5 łapek, o, lepiej 5, to zmieniam sobie konia. Co się stało, ptaszynko? Czy mój błazen bez maski cię przestraszył? To tylko sztuczka ze światłem. Chciałbym ci o niej opowiedzieć, ale magicy nie zdradzają. Nigdy nie zdradzają swoich sekretów. On nie ma już maski? O Boże! Dobra. Poczekajcie, ja się trochę oddalę. Przybliżę sobie. Cudny jeszcze ten Idris. No tak, cudowny. O. O, mu trochę twarz rozmazało. To możliwe, że moja klacz bardziej lubi wygłupy niż klaun. W każdej rodzinie jest jakiś odmieniec. Okej. Ktoś musi odzyskać maskę Xina, która ukradła Zi. Świetnie się dogadujecie, dlatego to ty musisz się tym zająć. Ale mój koń pięknie... Mój koń ma dwa szybkości, a że biegnie o połowę wolniej, to ma jeden szybkości. A ja zaraz będę miała piąty po... Jest sprawdzić, czy da się mieć bez Starridera 20 poziom. Czekaj.
Poczekaj teraz. Zi, gdzie ty jesteś? O, jesteś. Kurde! Ale ona za szybka jest. Wiem, co mogę zrobić. Tu sobie na nią poczekam. Patrzę, co ja odkryłam. Patrzę na oczy jej. Ona się tam zatrzymała, czy co? A, zatrzymała się. Rży cicho. Zi, niechętnie oddaję maskę. A dlaczego ja mam tu wykrzykniki? Carmel Lady. O, też ma czwarty. Jej koń też ma wóz. Drugi. Szósty. O, jakoś nie wyszło. Pewnie muszę oddać tę maskę Idrisowi. Och, ta Zizi. Ale ona... żeby on miał jeszcze różowe trochę, no, tu odmiankę, żeby miała trochę różową. Musimy ubrać mojego pozna w kostium klomp bez makijażu, to straszny widok. Ja mam za głośno to! O nie. Czy wszyscy już dobrze wyglądają? Sweet Girl ma smutną minę, ale obawiam się, że nic na to nie poradzimy. Czas wrócić do magii! Poczekajcie, sprawdzę, czy to się wszystko dobrze nagrywa. I czy nie jest za głośno najbardziej. Nie. Powiem szczerze! Wy to będziecie ledwo słyszeć. Ja to prawie ogłucham, a wy to ledwo będziecie słyszeć. Ten namiot jest jakiś niekompletny. Czegoś tu brakuje. No jasne, wisienki na torcie naszych marzeń. Świetlistego znaku, który będzie witał naszych gości. Gdzie go położyłem? Jessica... O, już do grupy idę. Jasne, tak. Chcę być w grupie Slow. Poczekajcie. Grupa. Nagrywam. 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 A nagrywam. Czy ona jest w ogóle jeszcze aktywna? No nie, chyba. Doskonale nasz cyrk rozświetli noc. Goście pójdą w jego kierunku jak ćmy w stronę światła. Dokładnie tak, eksplozja rozkoszy. Stwórzmy pokaz, jakiego świat nie widział. Muszę ci za to podziękować. Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś kolejną głupiotką dziewczynką zakochaną w koniach. Trzymaj się mnie, ptaszynko. Pora zachwycić widownię. I zaraz 6, 7, 8, 50. Tak sobie myślę, że nasz cyrk zapewni wszystkim sporą dawkę rozrywki, ale znajduje się w trochę ustronnym miejscu. Jako gospodarz muszę zadbać o swoich gości. Życie jest zbyt krótkie, żeby z niego nie korzystać. Tak jest! Dynia! Do rań musisz przynieść dynię,
Ale gdzie można ją znaleźć? A to co? O ile nos mnie nie myli, nie zwodzi, zapach gałki muszkatołowej i ziela angielskiego ciągnie się aż do stajni Muren. To chyba ktoś bierze ciasto z dyni. Los się do nas uśmiechnął, ptaszynko. Podążaj z zapachem i znajdź naszą tajemniczą kucharkę. Może podzieli się dyniami, się z nami dyniami. Dynią. Cicho. Cicho. Ja nic nie zrobiłam. Koniu, czemu się zatrzymałeś? O nie, to chyba tak nie można. A, można, okej. Tak, piekę ciasto z dyni. Dlaczego pytasz? Potrzebujesz dyni? Została mi tylko jedna. A ja nie wierzę w przypadki. Wygląda na to, że ta dyniaczka na ciebie. Weź ją, nie musisz nic więcej mówić. Nie. Ja wam powiem to, co ja myślę o tym zadaniu. Ruszaj za tą biurką. Ja na razie jeszcze tego nie będę robić, bo ja muszę nagrać na tym. No bo co? Muszę. Będzie, ale na TikToka też trzeba. To tajemnicza niebieska. Niebieska, podkreślam. Niebieska! A Frip? Znaczy ja tutaj jeszcze nie odkryłam Fripa, bo nie mam Star Ridera. No ale Frip istnieje. On jest z Pandori. Na innym końcu już latałam na swoim startowcu. Fru, fru, fru! Tak, fru, fru. I Frip jest niebieski. To mi się wydaje, że to Frip, ale taki poza kamiennym kręgiem. No bo każdy to gra w SSO raczej. No, wiecie. Zna Fripa, chyba że nie ma się Star Raidera, jak ja. Nie no, żartuję, mam. Na innym kocie. Dlaczego ja mam teraz nagle tak dużo? Udało ci się odnaleźć kucharkę? No jasne, że tak. I masz dynię. Jestem szczęściarzem. Los zawsze uśmiecha się do moich przyjaciół. Jakie było to magiczne zaklęcie, które pozwoli nam zamienić dynię w karoce? Sala Gadula? Kalamazu? A może spróbujmy zwykłego abrakadabra? Dobra, to już będzie ostatni odcinek, bo ja chcę mistrzostwa robić. Poczekajcie, muszę sprawdzić jeszcze raz, gdzie to mistrzostwa? Tej. Okej. Okay. Nasz cyrk jest wspaniały, czyż nie? 100! Wkrótce wymyślę nowe gry i zabawy, ale do tego czasu możesz
odwiedzać namiot kiedy tylko zechcesz. Możesz jeździć na koniu, urządzając próby. Przygotuj się do głównego występu, gwiazdeczko. Chcę, żebyś była gotowa, kiedy przyjadą moi przyjaciele. Wróżbita. O, mogę tam już wejść. Chcę coś sprawdzić. Najpierw to sprawdzę, już będę się z wami żegnać. Lubię tą muzyczkę. To tu jest ten kapelusz latający? Nie, tu. Ej, to są kapelusze, czy co to? O, tam. Trzydzieści dziewięć. To jeszcze dużo czasu, ale no. O, jest latający kapelusz. Ej! Ale zobacz na ich oczy! I ten kapelusz jeszcze tak hopsasaja. Patrzcie. Jeszcze sobie zrobię miniaturkę. Okej, dobra. Ja się już z wami żegnam i pa!